Już za chwilę Zbigniew Hołdys, felietonista Newsweeka, muzyk, multiinstrumentalista, a później u nas jeszcze Katarzyna Grochola z nową książką. Dzień dobry panie Zbyszku, zapraszamy serdecznie. Specjalnie elegancki kapelusz dla ciebie. Właśnie widziałem, kapelusz elegancki, pas jeszcze, to już będzie w ogóle elegancko. A słuchałeś się bzdur? Gdzie bzdur? Widziałeś ile on obiecał? Ja bym to wziął wszystko, kochany. Wdowia, emerytura, wiem, emerytura po wiem, 40 latach. Dajże spokój. Młody chłopak. Nie, 41,5. W 1989 pamiętam. Roku, jak były wybory... Jarosław Kaczyński skakał wtedy przez płot w Stoczni Gdańskiej. Znaczy... Na trawniku, Lech Wałęsa, na Żoliborzu. Chodzi mi o to, że tak. Człowiek o nazwisku Czarzasty był szefem kampanii wyborczej PZPR-u. Tak. I on wtedy był, też był takim znawcą kampanii, że strasznie się bał, że PZPR wygra z miażdżącą przewagą i że dojdzie do rozruchów i że ludzie będą oskarżać ich o sfałszowanie wyborów. Nie udało się. No i przegrali wszystko, co mieli. No wiesz, ale teraz... Więc... Nie chodzi o to, że ja usłyszałem ten sam ton, ten sam głos, tą samą skłonność do takiej samej analizy widzenia świata. Było... Ludzie się nie zmieniają. Ale w zajebiście wieku... było, rozumiesz? Fantastyczne. Kampania była super udana. Wprawdzie to się wszystko rozpada, ale... No właśnie, bo dzisiaj on tego nie powiedział wprost, ale widać to było, mimo że kątem oka na niego łypałem jedynie, że zdaje się PSL się wyprowadza z wielkiego projektu, na którym wielu zawiesiło swoje nadzieje, że to tylko i wyłącznie oni wyprowadzą Prawo i Sprawiedliwość z polskiego parlamentu, jeśli chodzi o większość. A tu się nagle okazuje, że... Dlatego porównałem nie. dzisiejszego pana Czarzastego z tamtym panem Czarzastym. Natomiast, wiesz, każdy, kto się źle czuje moralnie, tak. nie ekonomicznie, ale moralnie, źle pod rządami tej ekipy, mógł mieć nadzieję, że coś się stanie, że stanie się jakiś cud, bo jednak rzucono niby wszystkie siły, jakie tylko były możliwe, z główną, czyli tym zjednoczeniem. Ale jak spojrzysz na to od strony porównawczej z jakąś solidną kampanią, nie wiem, Baracka Obamy, to zobaczysz, że to musiało umrzeć, dlatego że to zgrupowanie wielu partii nie może mieć jednej idei ani jednego programu. No bo powiedzmy, zadaję proste pytanie, czy religia w szkołach jest? Już się rozpada ta koalicja. Albo, nie wiem, znosimy podatki dla... wprowadzamy podatki dla rolników i znosimy tam, likwidujemy KRUS, już się to rozpada. Każdy temat, aborcja, już się to rozpada. Każdy temat, czy ideologiczny, czy nawet ekonomiczny, spowoduje, że się to rozpadnie. W związku z tym była to grupa kompletnie wyzbyta idei, a jak grupa nie ma idei, to naród nie ma... przywódcy Apacza, siedzącego byka, który poprowadzi do tego. Powiedziałeś o jednej ciekawej rzeczy, kiedy skręcaliśmy w tę ulicę. Była grupa ludzi i jest grupa ludzi, która ma się źle moralnie pod tą władzą. Ale jest grupa, chyba te wybory pokazały, bardzo duża, która ma się bardzo dobrze, a na przykład, albo inaczej, lepiej ekonomicznie, i to im wystarczy. Moralnie, ale... przepraszam ich za to uproszczenie, ale moralność mają gdzieś. Ekonomicznie się poprawiło i nie zmieniamy władzy. Ja nie chcę oceniać drugiej strony moralnie. Jeżeli czasami mnie czytujesz, to wiesz, że nigdy nie przeprowadziłem ataku na wyborców tamtej strony. Nie wkleiłeś zdjęcia daj głos za kasę, jak Krystyna Janda. No to myślę, że ona to zrobiła jakoś, nie wiem, przez pomyłkę, bo to nie jest kobieta tego typu, ale może ją poniosło. Chociaż nie mam upoważnienia, żeby kogokolwiek usprawiedliwiać. Otóż, wiesz, oni mają swoje racje także moralnie. No, uważają, że Bóg jest najważniejszy i że w szkołach oczywiście religia powinna być i mało tego, być może nawet codzienne modlitwy rano. I co z tym zrobić? No nie możesz z tym dyskutować, możesz to próbować perswadować, ale raczej chodzi o coś innego, wiesz. Dzisiaj ja tak, no z konieczności siedząc w poczekalni w Onecie, słyszałem, co mówił Czarzasty i o czym rozmawialiście. I akurat się tak dzisiaj ułożyły ta wasza rozmowa, że ty zadawałeś bardzo celne pytania, na które on się nie był w stanie wymigać. I słyszałem naprawdę głos aparatu PZPR-owskiego. I to nie dlatego mówię, żeby mu sprawić przykrość, tylko to jest pewien punkt widzenia okropny dla mnie. Mianowicie
człowiek, który właściwie jest bez twarzy, myśli, że to są wszystko interesy, tylko i wyłącznie. Otóż ja ci muszę powiedzieć, że kiedy jest dobry lider, porywający lider, ludzie są skłonni do wyrzeczeń. Jeżeli im powiesz, to musimy zrobić. Dlaczego ludzie wtedy obalili komunizm? Bo byli skłonni do wyrzeczeń, do ofiary, do wielkiego strajku, bo wierzyli między innymi Lechowi Wałęsie, tak? Czy głównie jemu, bo on był jednak przywódcą, co w filmie Robotnicy 80 do dziś można obejrzeć na YouTube, ten film jest, że on genialnie prowadził i strajk, i rozmawiał, wszystko transmitował. To powiedz mi, czy tu jest możliwe wyjście któregokolwiek z tych członków Koalicji Europejskiej w tłum? Nie, dlatego że dzisiaj w Polsce wyjście w tłum i powiedzenie, słuchajcie, na dłuższą metę rozdawanie kasy, którą rozdaje wam PiS, nie ma ekonomicznej racji bytu, musimy to ograniczyć. Ludzie się zawiną spod sceny, odejdą i jeszcze bardziej zagłosują na PiS, więc nikt nie ma odwagi, żeby powiedzieć, że nie da się w ten sposób, bo to jest polityka. Ty podchodzisz do tego jako felietonista, jako gość, który... Może na to spojrzeć, no ale możesz na to spojrzeć trochę bardziej szczerze. Polityk musi na to spojrzeć politycznie po prostu. No ale jeszcze raz mówię, to jest tak, że ja rzucam czasami przykłady osób, które odniosły sukces w polityce światowej i widziałem, no na czym zbudował swój sukces John Kennedy, którego tu już prawdopodobnie nikt nie pamięta, bo zginął w 63 roku, 50 parę lat temu, ale przecież on nie na krytykowaniu tylko i wyłącznie poprzedniego rządu, do którego miał różnego rodzaju zarzuty, tylko na budowaniu nowej wizji, porywającej wizji. I to jest wizja niewykrzyczana historycznie jak przez Biedronia, którego się nie daje słuchać. Mamy to! Tak. Przepraszam. No wiesz, no stary, nie, człowiek, to... który nie utonął, no, powinien piszczeć z zachwytu, że w ogóle jeszcze żyje. Nie, ja mówię to z sympatią, bo mam do niego taką ludzką sympatię, natomiast rzeczywiście jest to nieprofesjonalne zachowanie na scenie, to już abstrahuję nawet od tego, ale cała ta, wszystko to, co się wokół tego zadziewa. Ale wiesz, co powiedziałeś teraz? Danuta Hibner z jednym z najlepszych wyników w Polsce, nie tak dobrym jak Beata Szydło, ale jednym z lepszych w Polsce. Kolejny sezon w Brukseli zacznie. Ona mówiła w poniedziałek tutaj po wyborach, przestańmy cały czas odnosić się, my koalicja, przestańmy odnosić się do Prawa i Sprawiedliwości, pokażmy, co możemy zrobić niezależnie od tego, czy oni są na ziemi, czy ich nie ma na ziemi. Jak będziemy w tą stronę skręcać z naszą narracją, mamy szansę przekonać do siebie większą grupę ludzi, niż udało nam się teraz. A widzimy, że udało się za mało. Pani Danuta jest moją sympatią w związku z tym... Co twoja żona na to? Jej sympatią też jest. Ale, liberalne trójkąty, nie, tak się kończy coś właśnie. Coś ci powiem. Moje domniemanie jest takie. Tu wymieniając ludzi, którzy uzyskali największe wyniki, twój poprzedni gość wymienił te nazwiska. No a jednak Belka uzyskał świetny wynik. I właśnie pani Hibner uzyskała, Arłukowicz. Cimoszewicz. Otóż i on dodał zdanie, które jest nieprawdziwe. Mianowicie, bo ludzie wiedzą, kto ciężko pracował i ich prowadził. Nie, ludzie ich lubią, tych, których on wymienił. Lubią. Dlaczego lubią? Bo widzą, jak oni rozmawiają. Widzą, że przez nich przemawia, nie wiem, takie proste cechy, uczciwość, pojednawczość, logika wywodu, bez abstrakcji jakiejś, bez nawoływania właśnie do agresji. To ludzie widzą. Widzą, że jak się wścieka Arłukowicz, to się wścieka człowiek, a nie polityk, który ma zaprogramowane za 5 zł we wrzutniku zainstalowane wściekanie. Ale zobacz, do Parlamentu Europejskiego, tego samego, do której jadą te osoby, o których rozmawiamy do tej pory, jedzie także pani Zalewska, była minister edukacji, czy jeszcze minister edukacji. Jedzie Joachim Brudziński, jeszcze szef MSW. Jedzie Beata Szydło, jeszcze wicepremier w tym rządzie. Jedzie Beata Mazurek, twoja ulubiona i moja ukochana także. Tego typu narracja, tego dobrze, typu... Dobrze, że powiedziałeś, że twoja ukochana. No dokładnie, próbuję, wiesz, wartościować. Między Szydło a Mazurek jest spora dawka miłości, ale oni też tam jadą. Oni też dostali głos Polaków, bo Polacy, zobacz, Beacie Szydło, 500 000 Polaków powiedziała: pani Beato, uwielbiamy panią, proszę jechać do Brukseli i nie wiem co, ale jechać tam. Wiesz, są kibice Legii i są kibice Wisły Kraków, no są kibice Jagiellonii. Jak ktoś jest kibicem, to ma swoich idoli. Są ludzie, którzy uwielbiają panią Szydło i to trzeba zrozumieć. Oraz są ludzie, którzy...
którzy uwielbiają, powiedzmy, Bartka Arłukowicza. Mhm. Teraz dlaczego kto kogo uwielbia, to moim zdaniem powinno być przedmiotem teraz badań socjologicznych, także na zlecenie tych partii, żeby się partie dowiedziały, dlaczego tak się stało, że weszli ci, a inni, na których stawiano, nie weszli. Bo akurat mnie nie interesują wyniki badań, co sądzą obywatele, którzy głosowali na panią Zalewską, gdyż no niestety musimy sobie zdać sprawę z tego, że media publiczne tak zwane, to są media, które o jej fiasku, katastrofie edukacji nie mówiły w ogóle, więc można przyjąć, jeśli się obserwuje wypowiedzi ludzi zaczepionych na ulicy, którzy twierdzą, że wy jako one, ta już TVN w ogóle, to jesteście niemieckie media i właściwie nie mówicie prawdy i was się nie ogląda, czyli oni was nie oglądają, no to oni oglądają TVP, a w TVP jest wielki sukces pani Zalewskiej. I stąd pewnie tamten pan Czarzasty był przekonany o wielkim zwycięstwie PZPR-u, bo oglądał tamtą telewizję też, która głosiła, że właściwie dokonania PZPR-u są no, niepodważalne, obłędne. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że ludzie ich nienawidzą. I teraz tego co sądzą, co myślą ludzie, którzy są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, ja nie mogę mówić, bo nie wiem, aczkolwiek rozmawiam z takimi osobami, a nawet w rodzinie mam kogoś takiego, w związku z tym wiem, co nimi kieruje. Ale... To powiedz mi, co nimi kieruje? Tęsknota, wiesz, strach przed tym, że przyjdzie Czarzasty ze Schetyną i zabiorą. No to można łatwo wmówić. No to padły te hasła, wiesz, hasła, które uruchomiły kampanię wyborczą na poziomie jednak hejtu, takiego, powiedziałbym, społecznego hejtu. No to były hasła antysemickie, to były hasła, że zabiorą, że okradną, że odbiorą to wszystko. No to przecież Kaczyński mówił wprost, jak oni dojdą do władzy, to wszystko zabiorą. Ale z drugiej strony, wiesz, jak patrzysz na mechanizm prosty, polityczny i wiesz, a Kaczyński to wie, jak mówić, do kogo mówić i kiedy mówić. Jak on wie, że jak uderzy w nutę, oni przyjdą i zabiorą, a wtedy naród wstanie i zagłosuje na prezesa, no to on to mówi. Po prostu to tak działa. Ale... Cyniczne, no i... ale polityka jest zbudowana na cynizmie, no mimo wszystko. Możemy się na to obrażać, ale tak jest. No. Nie wiem, jak ci na to odpowiedzieć, dlatego, że ja uważam, że polityka powinna być uczciwa i tylko w trudnych momentach politycy muszą grać trochę jak pokerzyści, żeby ugrać coś dla dobra społecznego, a nie żeby zrobić wała społeczeństwo. No to jest podstawowa różnica. Jeżeli oszukujesz naród, no to co to jest? No to jest polityka? Ale oni... Zobacz tylko... Chociaż w definicji polityka mówi, że jest to walka o władzę. Dokładnie. Więc jak mówisz naród, to też w Polsce to jest trochę nadużycie, bo są przynajmniej dwa narody. Nie. Tak? Właśnie uważam. Ale w momencie... Już ci wyjaśniam. W momencie, jeśli jest prawdziwa informacja, naród masz jeden, ale jeśli jest kłamliwa, która mówi, Hołdys jest Żydem, Niemcy mu płacą, ten facet nie daje się odspawać od koryta, siedzi tu u kuźniara, oni obaj knują, potem ich wiemy, oni jeszcze bzykają małolatki i zwalają dlaczego na księży. Dlaczego ty o wszystkim mówisz w ten sposób? No to no, ujawniłeś wszystko. No ja to potwierdzam. Właśnie. No więc widzisz, jeżeli coś takiego się dzieje, no to trudno mówić, żeby osoby, które słuchają tego, powiedziały o nas dobre słowo i na nas oddały głos. Ale mimo wszystko, wiesz, o tej kampanii wyborczej będą się wypowiadać wszyscy, bo ja czytam, ja o niej nie mówię i ja jej nie chcę oceniać, bo ja gdzieś tam swoje mam w głowie i czuję to, ale powiem ci taką prostą rzecz. Kiedy ja byłem szefem promocji kampanii wyborczej Solidarności w 1989 roku, w niespodziance, to myśmy mieli tak kreatywne pomysły, których tu w ogóle nie ma śladu. To jest tylko wyłącznie socjotechnika i manipulacja tłumami, wywieszenie jak największej ilości billboardów, no, co nie działa zresztą. Nie działa, Halickiemu pokazał, tak że jest. Nie działa. Cała Mazowsza była Halickiej. A wtedy powiem ci tak, przyszli chłopcy z pomarańczowej alternatywy i powiedzieli tak, wydrukujemy coś, co wtedy nie istniało, oni to chcieli stworzyć, czyli tak zwane stędy, sylwetki Jacka Kuronia w naturalnej wielkości, wyślemy je w Polskę i zrobimy pociągami zjazd Kuroniów do całej z Warszawy. 2000, 5000 Kuroniów pociągami będą jechały. To był kreatywny pomysł. Ja pomijam to, że wtedy nikt nie znał tego patentu, żeby cukierki i lizaki rozdawać. Gazeciarze wybiegali z Gazetą Wyborczą. Inicjatyw
na asfalcie było napisane Solidarność. Ludzie jechali samochodem i czytali ten napis. Ja zadaję pytanie. Jaka akcja kreatywna, happeningowa tu się odbyła? Otóż ona się nie może odbyć. Zrazu już kończę. Nie, ja cię nie może się odbyć. Nic szalonego, nic z tych rzeczy, które się działy, porywających w kampanii Baracka Obamy, ponieważ poczucie humoru Grzegorza Schetyny jest słabe. No. I wiesz, gdybyś chciał zrobić na przykład taką rzecz. Kiedyś zadałem studentom w Warszawskiej Szkole Filmowej pytanie, jak nie macie gdzie wystawić swoich prac fotograficznych, co możecie zrobić, żeby ludzie się z nimi zetknęli? I oni nie wiedzieli, jak zrobić. Powiedziałem, ubierzcie się w kartony po lodówkach takie wielkie i zacznijcie chodzić, takie cyborgi, kartony łażące po ulicach, wyklejone treściami. Tu się mówi i słusznie, że telewizja tak kłamie, że naprawdę PZPR-owska nie kłamała w ten sposób. Dlaczego tu nikt nie chodził w kartonach i nie głosił prawdy, choćby tej, że telewizja kłamie? Też dlatego, że dzisiaj, wtedy, kiedy robiliście to, o czym mówisz, nie było czegoś takiego jak social media. Dzisiaj one są, i to jest topimy się w nich, ale zabójca, nie zabójca, bo one wielu pomagają, w wielu sytuacjach pomagają. Nie pomagają. Pomagają sporej grupie ludzi, która odzyskuje albo nabywa głos. Inna sprawa, że ludzie nie potrafią ich używać. Jaku? I mówią do siebie, my rozmawiamy teraz tak, jak rozmawiamy. Wydaje mi się, że jest to na jakimś poziomie. Ty dajesz swoją twarz i swoje nazwisko, ja daję swoją twarz i swoje nazwisko. Wchodzimy tam bardzo często i rozmawiamy, szczególnie teraz nawet są takie absurdalne fale, ale teraz po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do parlamentu znowu zacząłem czytać o sobie rzeczy najgorsze i wiem, że ta fala za chwilę minie, ale to jest tak, jak nawet jest twarz kogoś, kto mówi, no, słychać wycie, znakomicie, to jest tak... Tak bez szans na porozumienie, że nie da się inaczej. Ale niestety, ty powiedziałeś, że są social media, a ja ci na to odpowiem tak. Czy to jest normalne, że politycy z pierwszej ligi, sejmowi, siedzą na Twitterze od rana do wieczora i to jest cały ich świat? Wiesz co, nie, ale i polemizują to ma pomóc wygrać, albo nie przynajmniej... Ty, bo oni nie mogą wyjść na ulicę i zacząć rozmawiać z ludźmi, bo oni sądzą, że świat się zamyka na Twitterze. Ja ci mówię, jak jest. Zobacz, jest facet w Stanach Zjednoczonych, rządzi światem przez Twittera. Zapomina czasem wyłączyć kapsloka, ale... Przepraszam, a jak zdobył sławę, która mu umożliwiła... Właśnie tam. Nie. Zdobył sławę, ponieważ prowadził przez 10 lat, a w ogóle to przez 30 lat, bardzo intensywną kampanię taką autopromocyjną, czy to robiąc Miss Świata, czy to robiąc teleturniej Trump, tak pierwszy, jest, który był taką kalką, może jak się nazywa, bingo, tak. I tak dalej, i tak dalej. Ten facet jest obecny jako postać, ma pieniądze, co jest magnetyczne w Stanach Zjednoczonych i przyciąga ludzi, ma tupet, arogancję, która wielu Amerykanom jest potrzebna, tym, co ze strzelbami chodzą, tak. On bardzo zaimponował, ale tu raczej chodzi mi o powiedzenie bardzo prostej rzeczy, no. Ludzie, którzy sądzą, że w internecie się zamyka cały świat, siedzą i tam się kłócą. Wiesz co, tam siedzą dziennikarze najwięksi polscy, może nie najwięksi, ale wielu. I widzę, jak się awanturują o rzeczy, o które nie powinni się awanturować, bo powinni mówić rzeczy, które są o wiele ważniejsze. Ale niestety, szarpanina trwa i to właściwie działa metodą, którą komuniści kiedyś wymyślili wobec kabaretów politycznych. Mianowicie, niech istnieją. To jest wentyl bezpieczeństwa. Czyli tu się ludzie wyszumią. Ludzie na Twitterze się wyszumią, wykrzyczą, klikną enter, nabluzgają, dadzą lajków 1000, nie ruszając tyłka z domu, nie roznosząc ulotek, nie wychodząc w tłum na ulicy, nie przechodząc, przepraszam, usiądźmy, nie, który z tych polityków by napisał, no nie wiem, jego, powiedzmy, tak, podwładnie, ulotkę na ulicy Małej na Pradze, bardzo ciemnej ulicy, spotkanie będzie z politykiem, powiedzmy, Platformy Obywatelskiej, wyjdźcie z domu z klatek schodowych, możecie z nim pogadać. Baliby się. Nie wiedzieliby, o czym z nimi rozmawiać. Nie wiedzieliby prawdopodobnie też, co się stanie, jeśli żaden z tych ludzi nie przyjdzie, bo to jest możliwe. A telewizje będą czyhać za winkla. Tego się boją, w związku z tym siedzą na Twitterze, mówią, ludu, jeszcze więcej. Czego więcej? Cały lud prawdopodobnie platformersko-koalicyjny poszedł na te wybory. Ale... Młodzież nie poszła, bo ma ich w dupie, bo z tą młodzieżą nikt nie rozmawia. Tylko, że młodzież nie poszła, ale nie wiemy, czy nie poszła, bo nie chce koalicji, czy w ogóle nie poszła, bo w ogóle ma politykę gdzieś. Ma tych polityków gdzieś, tak jak ja byłem młody i nie chodziłem na wybory, ponieważ od kiedy chodziłem do szkoły, to wisiały trzy portrety. Ochab, Zawadzki
Gomułka, no powiedzmy. Tak, tylko teraz masz inny klimat. Ja nie mogłem... masz inny klimat wyborów. Wtedy nie miałeś poczucia, nie, że twój miałem wybór poczucie, ma jakikolwiek sens. Dzisiaj... Miałem poczucie, że jest jakiś Haile Selassie cesarz, który siedzi nad tą Polską swoim tyłem, tyłkiem i nie możemy oddychać, rozumiesz? I to, my chcemy zmiany. Oni chcą zmiany. Myślisz, że oni uwielbiają patrzeć, jak się kłócą. Tylko zobacz, tam... wtedy nie miałeś szansy na zmianę przez wybory, a dzisiaj masz. Nie. I teraz... No jak? No nie masz, no. No masz. No tylko, to... że akurat no, tak się stało, jak się stało. Wiesz, kto u nas wszedł w wyborach, odniósł sukces z zewnątrz? Ludzie, którzy robili demolki. No, Lepert, Miński, wiesz. To jest w momencie, kiedy wywołasz skandal, aferę, podburzysz tłum. Mhm. Teraz jest młody człowiek z agro rolnictwa, tak? Czyli tak. Kołodziejczak się tak, chyba nazywa. Wysypał jabłka, wiesz, mam nadzieję, że mu się szkawką odbiją, ale to nie jest program, to jest zryw sprzeciwu, buntu. Młodzi nie generują żadnych swoich idei takich, które by były niosące, żeby stworzyć własną partię, bo uważają, że to jest zatruty owoc w ogóle, polityka. No, ale zobacz, ale mają Biedronia, który nie uważa, że to jest zatruty nie, owoc, to nie tylko, jest, że on przynosi to nie jest nowy kandydat, owoc, no. To nie jest kandydat młodych ludzi. To nie jest kandydat młodych ludzi. Trzeba by było... Wiesz, ja zrobiłem taki ciekawy eksperyment w ostatnich dniach, godzinach nawet. Wrzuciłem nagranie pewnego rapera na swój profil na Facebooku i powiedziałem, posłuchajcie, on ma 27 lat, 42 miliony wejść, pioseneczka ma no w 3 miesiące, tak. Więc nie jest źle. Platynowa płyta, co tylko chcesz. Posłuchajcie, ludzie z pokolenia POKE. O co w tym chodzi? I dowiedziałem się, może to jest klasa, to jest dno. I go sponiewierali generalnie. Przyszli też raperzy i pokłócili się między sobą, kto jest dobry, ale to już jest jakby polska cecha. Otóż na tym rzecz polega, że tu się ludzie nigdy nie chcieli pochylić na disco polo, skąd ono się wzięło, dlaczego miliony ludzi to kochają. Pamiętam jak dziś własną głową, twarzą, piersią broniłem Szazę przed linczem, swoją drogą pisowskim, bo Janek Pospieszalski kazał ją zlikwidować. Dlaczego Tusk mnie pytał parę lat temu, gdzie jest jakiś ruch oporu w muzyce? Ja mówię, niech pan słucha hip-hopu. To kiepskie jest. No to jeżeli się nie słucha tego, co tam jest, a tam są słowa protestu zawarte już od wielu pokoleń, teraz może nawet mniej to jest znaczące, ale jeśli się tego nie rozumie, o czym oni śpiewają, jakiego używają języka, jak widzą świat, to się nie rozumie ich w ogóle. Jak do nich wyjść? Dlaczego jak Tusk przyjechał, poszedł na uniwersytet, to przyszły same stare dziady na spotkanie z nim, a nie zaproszono studentów, którzy tam przecież są na tym uniwersytecie. Ale nie w sobotę. Powiem ci coś. W tamtych czasach solidarnościowych, czyli zrywu, odbyło się spotkanie ze studentami w Katowicach. Kwaśniewski i Michnik polemizowali i było kilkuset czy nawet tysiąc młodych ludzi na widowni. Bo oni się nie bali tych młodych ludzi, odpowiadali na ich pytania. Dlaczego tutaj? Ja apelowałem do tych staruchów, nie idźcie tam. Każdy, ja też mogłem tam pójść. Nie idźcie, wy wiecie, wy go znacie, wy znacie tych, którzy tam będą. To jest zbowit. Wpuśćcie młodych, dajcie swoje zaproszenia młodym, niech oni pójdą. Nie, niestety takiej inicjatywy nie było. Nachapać się, nasiedzieć, nasłuchać tego Tuska 65 raz. No, ale Zbyszku, to teraz mówimy trochę o tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Bo to są błędy wszystko, nie rozmawia się z młodymi. Czarzasty mówi, spokojnie, trzeba zapieprzać. Koniec cytatu, jeszcze bardziej. Myślisz, że to jest lekcja... To znaczy co, bardziej siedzieć w telewizji? Nie, być może właśnie bardziej wyjść na ulicę. To, co opowiadał wczoraj Jarłukowicz. On, mając swój zespół, zebrał się i wyjechał. Pewnie. Mogę coś zdradzić? Panie Bartku, niech się pan... Gdzie tu kamera? Niech się pan nie pogniewa, że coś ujawnia, ale to nasz słodki sekret był nas dwóch. Bartek Jarłukowicz mnie pytał jakieś półtora roku temu, może dwa lata temu, panie Zbyszku, co robić? Co robić? Co zrobić, żeby ludzi poderwać? I ja mu mówiłem to, co mówię teraz. Niech pan wyjdzie do ludzi, niech pan rozmawia z ludźmi. Jak? Ale oni nie przyjdą. Musi pan chodzić i prosić, zabiegać. I zaczął... Pierwsze spotkanie odbyło się w naszym klubie Miejsce Chwila. Nazwał to Bartek Jarłukowicz Tweet Up. Przyszli młodzi ludzie, przyszli też starsi. Rozpoczęła się rozmowa i tam Marta Niewielko i parę innych osób zaczęło się kręcić wokół tego, że Jarłukowicz chce rozmawiać z ludźmi. Po roku z hakiem on ma parę tysięcy entuzjastów. Zobacz, ale
Bo on rozmawia że z nimi. Trzeba, że polityk musi odkryć, że musi rozmawiać z ludźmi, to to jest samo w sobie już szalone. On, to jest naturalne, że on jest dla tych ludzi i to jak z widzami. Jak oni są, to ja jestem, ty jesteś. Jak ich nie ma, to nas nie ma. Tak samo jest z politykiem. Jak ma wyborców i umie z nimi rozmawiać i ich słuchać, to oni... On musi wyborców zdobyć. Barack Obama chodził od domu do domu, wiesz? Mhm. I gadał z tymi ludźmi. Ludzie wiedzieli, że może istnieje taki senator, ale jak on przychodził i mówił, jak chce rozwiązać problemy, siadał w mieszkaniu jakichś ludzi, którzy płacą horrendalne raty na spłaty kredytu, to on doskonale wiedział. O nim się mówiło, że to jest gościu, który się interesuje ich losami. Przecież on tak zdobył. Przez półtora roku facet pukał od drzwi do drzwi. To tutaj widziałeś, żeby ktoś pukał, próbują pukać, ale na zasadzie picu. W tej chwili. To nie jest ta droga. Niektórzy mają w sobie skłonność do rozmowy z ludźmi, umiejętność rozmowy z ludźmi. Wiesz, ksiądz Tischner był taki, parę osób jest. Lechu Wałęsa miał taki. I ma niestety Kaczyński. Ma dar wyjścia w tłum i mówienia rzeczy, które tłum lubi. Tak, koniec. Chociaż to nie jest rozmowa, tylko nadawanie jednostronne na takim tak, tonie. Tak, no i jak mu zadasz dwa pytania, to mu zaczyna stróżka piany cię. Jak no, masz szansę zadać pytania, bo umówmy się, są takie ale momenty, ta pani których... jedna tam próbowała tak, zadać pytania, on zgasił w ogóle jak gaśnicą pożar. No, ale to tak wygląda tutaj, no wiesz, tak to tutaj wygląda. Ale zobacz, wielu osobach, które umiały rozmawiać, mówisz w czasie przeszłym, dzisiaj jest z tym rzeczywiście trudno. Bo oni są właśnie internetowi, wiesz, oni klikają, myślą, że załatwiają sprawę. Wiesz, jest fenomenalny poseł Brejza. Wspaniały, uczciwy, no, wyjątkowo sprawny człowiek. Czy Borys Budka, który jest intelektualnie mocny. No co to jest? No, że oni zamykają się w internecie, akurat Brejza musi, bo on dokumenty prezentuje. No to nie da rady, musiałby siedzieć w telewizji, mieć własny kanał Brejza TV. Czemu nie? Otwórzcie. Dziękuję Czekaj, bardzo. Katarzyna Grochola. Możesz ją uściskać mocno. Cześć, trzymaj się. Bardzo dziękuję, Zbyszku, za rozmowę. Zbigniew Hołdys. Na kolana. Na kolana.